Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Videoblog Tech, w którym to dzięki uprzejmości firmy Transcend będziemy testowali ich dysk twardy SSD o pojemności 256 MB, model 370S. Sprawdzimy sobie, czy deklarowane przez producenta dane odczytu i zapisu mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Dysk sam w sobie jest dosyć ciekawy, ponieważ obudowę ma aluminiową i nadaje się zarówno do Waszych komputerów stacjonarnych, ponieważ producent załącza bracket i śrubki montażowe, jak też do Waszych notebooków, ponieważ grubością i wielkością odpowiada Waszym dyskom talerzowym, które macie już tam zamontowane. Zapraszam do tego testu. Sam dysk dostarczony jest w ładnym kartonowym opakowaniu, a w środku niego umieszczony jest on sam w plastikowym blistrze. Dostaniemy również kilka instrukcji obsługi, ulotek i dokumentacji, jak również producent załączył sanki do zamocowania w zatoce 3,5 calowej. Oczywiście do tego zestaw 8 śrubek do przykręcenia zarówno do braketu, jak i braket do samej zatoki. Kilka słów o samym dysku. Testowana wersja to 370S. Bez S na końcu, coś jak w filmie Chłopaki nie płaczą, psikuta bez S na końcu. Posiada plastikową obudowę, natomiast ten jest dostarczony w ładnej aluminiowej obudowie. Transcend udziela 3-letniej gwarancji na ten dysk oraz szacuje jego żywotność na około 1 000 000 godzin. Grubość dysku to 6,8 mm, czyli zmieści się idealnie do Waszego notebooka, a jeżeli go nie macie, to za pomocą dołączonych przez producenta sanek do obudowy komputera. Dysk zbudowany jest na kościach pamięci synchronicznych MLC NAND firmy Micron i posiada również 256 MB pamięci podręcznej cache firmy Samsung. Posiada również wbudowaną korektę ECC pamięci. Kontroler dysku to Transcend TS6500, który jest de facto układem Silicon Motion SM2246EN, tylko przemianowanym. Wydajność dysku, czyli liczba operacji na sekundę, to 75 000 IOPS-ów przy pracy z małymi plikami. Dyski występują w pojemnościach 32, 64, 128, 512 GB oraz 1 TB. W pełni obsługuje technologię SATA Device Sleep Mode, zastosowaną w notebookach, czyli ultra niskiego zużycia energii z jednoczesnym czasem wzbudzenia w granicach 20 milisekund. Cena tego dysku rynkowa w tym momencie oscyluje w granicach 340-350 zł. Można też znaleźć gdzieś tam na innych serwisach troszeczkę taniej. Za chwileczkę przejdziemy do testów, ale jeszcze przed tym chcę Wam powiedzieć o oprogramowaniu, które można sobie ściągnąć ze strony Transcenda. Oprogramowanie nazywa się SSD Scope i ma kilka fajnych, przydatnych funkcji. I właśnie Wam to pokażę na załączonym obrazku, jak to wygląda i co to oprogramowanie prezentuje w sobie. Więc tak, na samym początku, moi drodzy, po wejściu do programu, macie status dysku. Na górze podany model dysku, literka dysku oczywiście, no i status. W statusie podaje nam, na jakim złączu jest dysk podłączony. Można sobie sprawdzić smarta dysku, czyli ewentualne jakieś błędy czy też problemy, które występują w tym dysku. Tu jest cała jego historia. Liczba przepracowanych godzin, ilość włączeń, wyłączeń i tak dalej, i tak dalej. Pojemność dysku, tak jak tutaj mówiłem, 238,4 GB zajęte. Pojemność całkowita 238,5. To jest lifetime indikator, czyli poziom życia dysku. W miarę jak będziecie zapisywali i odczytywali sobie dane z tego dysku, to ten niestety indykator, ten wskaźnik będzie nam malał. I jak zmaleje do niebezpiecznego poziomu, trzeba będzie pomyśleć o wymianie dysku na inny. Ale tak jak mówiłem, producent określa jego żywotność na około 1 000 000 godzin pracy. Kolejną zakładką jest zakładka Tool, czyli narzędzia. Można sobie tutaj zmierzyć wydajność tego dysku, jest taki wbudowany benchmark, który nam podaje cztery jakieś takie podstawowe parametry. Można sobie wykasować wszystkie dane w bezpieczny sposób z dysku
prawdopodobnie nie będą do odtworzenia, szczególnie zważywszy na to, że odtwarzanie danych z dysków SSD to jest prawdziwa masakra, o wiele łatwiej się to robi z dysków talerzowych. No i można sobie przeskanować dysk na obecność błędów, zrobić szybki skan albo też pełny skan. Następnie kolejna zakładka to jest ostrzeżenie. Jeżeli zmieniamy sobie dysk z naszego talerzowego na właśnie zakupiony Transcend 256 GB, to możemy sobie sklonować z niego dane bezpośrednio z talerzowego na dysk SSD. Nie musimy instalować systemu od nowa instalować programów, tylko jest to takie ułatwienie, które nam oszczędzi wiele, wiele czasu i spędzonych godzin nad postawieniem naszego systemu od nowa. No i ostatnia zakładka, którą tutaj mamy, to jest sprawdzenie firmware'u dysku. Odbywa się to automatycznie, nie musimy nic klikać. Jeżeli nowy firmware będzie dostępny, to nam wyskoczy okienko powiadomienia na pasku zadań i będziemy mogli sobie właśnie z tego programu go zupdate'ować. Ok, tyle o samym programie. Teraz przejdziemy do testów. Zrobię trzy testy syntetyczne w ASSSD Benchmark, w Crystal Disk Marku i w ATTO. A następnie pokażę Wam wykresy z testów, które przeprowadziłem. Będą to testy kopiowania archiwum o wadze 19 GB, kopiowanie małej ilości plików, to będzie około 12 tysięcy plików, zobaczymy jak szybko to zrobi. I multitasking, czyli jednoczesne kopiowanie dużego pliku i instalacja oprogramowania 3D Mark 11. Zobaczymy jak się z tym upora i oczywiście podam też w wykresach porównanie do dysków, które już testowałem, m.in. bardzo popularnego Kingstona V300, jak też przez jednych znienawidzonego, przez drugich lubianego Goodrama CX100 i jeszcze tam parę dysków mam w swoich zapasach testowych, które tam kiedyś testowałem, więc te wykresy z nich też się postaram do tego wrzucić. No dobrze, ale przejdźmy sobie teraz, moi drodzy, do testów syntetycznych. Kształtuje się to na takim poziomie. W ASSD Benchmark dysk nam pokazuje zapis, odczyt sekwencyjny, przepraszam, na poziomie 525 MB. Natomiast zapis 4K, czyli praca z małymi plikami, jest to tak jakby wykładnia pracy w Windows, ponieważ generalnie praca w Windows polega na zapisie i odczycie dużej ilości małych plików na raz. Nie mówię o kopiowaniu, ale generalnie mówię o plikach systemowych, o tym jak pracuje Windows. To jest właśnie wykładnia tego dysku. I tutaj mamy 36,12 MB na sekundę w odczycie i 120,91 MB na sekundę w zapisie, co jest bardzo, ale to naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Aż jestem w szoku, że w zapisie jest tak szybki w pracy z małymi plikami 4K. I to co mnie też się bardzo spodobało, czas dostępu do dysku to jest 0,031 milisekundy. Rewelacyjny czas dostępu przy zapisie do dysku. No i oczywiście wynik ogólny 994 punkty, co jest jednym z lepszych, no może nie przesadziłem, ale co jest bardzo dobrym wynikiem. Crystal Disk Mark, jego wyniki kształtują się następująco. Sekwencyjny odczyt to jest 562 MB, troszeczkę więcej niż tutaj nam pokazał ASSSD i zapis na poziomie 395 MB. Odnoszę się teraz do tego, co nam podaje producent. Producent podaje, że w Crystal Disk Marku powinien osiągać 520 MB na sekundę przy odczycie, czyli tutaj jest już lepiej, i 460 przy zapisie, a tutaj jest już gorzej niestety. No i odczyt małych plików 39 MB w porównaniu do 36 z ASSSD, natomiast zapis 148 do 120. Tutaj Crystal Disk Mark podaje troszeczkę wyższe wyniki niż ASSSD. I ostatni program to jest ATTO. To jest taki program dosyć mały, popularny, ponieważ on zawyża nam wyniki często. Z tego też powodu większość producentów się do niego odnosi i podaje z niego wyniki zapisu i odczytu, ponieważ ten program nam zawyża wyniki. No tutaj go nie będę komentował, wyniki jakie są widzicie na ekranie, macie to bardziej powiększone niż ja, więc na pewno to ładnie
widać. Dobrze, za chwileczkę kilka slajdów, nie będę Was zanudzał wielką ilością slajdów, pokażę kilka takich głównych wykresów, tak jak mówiłem, zrobimy sobie trzy testy, z których pokażę wyniki. Będzie to kopiowanie archiwum około 19 GB, kopiowanie małej ilości plików i multitasking, czyli i kopiowanie, i instalacja w tym samym czasie na tym dysku. Jesteśmy już po testach dysku, także kilka słów podsumowania. Polecam ten dysk. Tak, jest bardzo dobrze wyceniony, jak na swoją wydajność. Mieści się w górnym zakresie średniej półki cenowej i wydajnościowej dysków SSD. 340 zł za 256 MB. Ja wiem, że można kupić nawet za 200 czy 200 z groszami już dyski 256 GB. Takiej jednej firmy na G na przykład. Ale na pewno nie będą, zresztą to co widzieliście w testach, nie będą dorównywać temu dysku osiągami. Także polecam serdecznie ten dysk, jeżeli macie na wydanie 340-350 zł i szukacie swojego pierwszego dysku SSD do komputera, to zdecydowanie będzie to dysk dla Was. I mam teraz do Was pytanie, jeżeli macie dysk SSD w swoim zestawie, to napiszcie mi w komentarzu na dole, jaki macie i czy jesteście z niego zadowoleni. A jeżeli macie dysk talerzowy, to napiszcie mi również w komentarzu na dole, czy chcielibyście kupić dysk SSD, czy jest on Wam na przykład w ogóle do życia zbędny. A jeżeli chcielibyście go kupić, to napiszcie jakiej firmy i dlaczego takiej, a nie innej, co na przykład wpłynęło na ten, a nie inny wybór, czy też chęć zakupu tego, a nie innego dysku. To tyle moi kochani, do zobaczenia w kolejnym odcinku i dzięki za oglądanie tej recenzji, tego testu dysku Transcend 256 GB 370S. Cześć, pozdrawiam, do zobaczenia.